kapitan Adam Jakubczak. Podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Władcy Wiatrów. Dziś ponownie zapraszam słuchaczy do analizy wypadku morskiego. I jak zawsze muszę przypomnieć, że analizy wypadków morskich nie służą do tego, by wyciągać jakieś konsekwencje w stosunku do uczestników tego wypadku. Służą tylko i wyłącznie do tego, by uczyć się na czyichś błędach. Bo przecież dziś wszyscy żeglarze już wiedzą, że mądrzy ludzie się uczą na czyichś błędach. Wielu uczy się na swoich. I choć nadal jest grupa osób, które uważają, że wiedzą już wszystko, to żywię nadzieję, że ta grupa osób jest coraz mniej liczna, a nasz kanał Władcy Wiatrów jeszcze bardziej ją zmniejsza. Zatem zapraszamy. Podcast dotyczący poważnego wypadku morskiego, jachtu żaglowego Yachting. Wypadnięcie zabójcze członka załogi jachtu na Morzu Bałtyckim w dniu 23 lutego 2022 roku. Tak, to prawda. Wypadek wydarzył się niecały rok temu. Był głośnym wypadkiem. Wydarzył się, choć powinien się nie wydarzyć. Jednak do dnia opublikowania raportu, a ukazał się on raptem 2 miesiące temu, wszyscy powstrzymywali się przed komentarzem tego ciężkiego wypadku na morzu. Dziś jednak już wiemy, że do wypadku mogło nie dojść. Wystarczyło wykonywać czynności związane z dobrą praktyką na morzu. Czynności, od których nigdy nie wolno odstąpić, a tym razem ponownie odstąpiono. Często spotkamy się z opiniami mówiącymi o tym, że wypadków nie należy analizować, bo to wywołuje przysłowiowego wilka z lasu, a większość jachtów prowadzonych jest przykładnie, tak jak praktyka morska i doświadczenia morskie na to wskazują. To prawda, ogromna większość jachtów prowadzonych jest dobrze. Jednak mity, z którymi walczymy w naszym podcaście, nadal są obecne. I niech właśnie wypadek z 23 lutego 2022 roku będzie tego znamienitym przykładem. To prawda, wiele jachtów prowadzonych jest doskonale. Odbywa się odprawa bezpieczeństwa, na pokładek jachtów nie jest spożywany alkohol. Załoga jest podzielona na wachty. Wachty wiedzą, co mają robić. Zostały przeprowadzone alarmy ćwiczebne. Również cele załogi są podobne. Jednak nadal wiele jachtów, załóg i stajników ma sporo do zmiany. A ten podcast niech wskaże prawidłowe kierunki działań i czynności, które należy powtarzać. I wyeliminuje te działania i czynności, do których już nie chcemy nigdy wracać. I mam nadzieję, że już nigdy nie będą tematem podcastu dotyczącego wypadku na morzu. A zatem jeszcze raz. Poważny wypadek morski. Wypadnięcie zabójcze członka załogi na Morzu Bałtyckim w dniu 23 lutego 2022 roku. A zatem fakty. W dniu 19 lutego 2022 roku 9-osobowa załoga przejęła jacht żaglowy Yachting, który został im przekazany przez armatora na przystani cesarskiej w Gdyni. Bosman jachtu dokonał przekazania i udzielił instruktażu załodę odnośnie wyposażenia jachtu według listy zdawczo-odbiorczej. W dniu 20 lutego o godzinie 11 Yachting z 9-osobową załogą wypłynął w rejs do Karlskrony w Szwecji z przystani cesarskiej w Gdyni. Ze względu na pogarszającą się pogodę na Bałtyku południowym, jak w dniu 20 lutego o godzinie 22 zawinął do portu we Władysławowie, aby przeczekać złe warunki pogodowe. Po ich poprawie w dniu 22 lutego o godzinie 13.40 jacht wypłynął wejść do Karlskrony. W dniu 23 lutego o godzinie 10 nastąpiła zmiana wachtowych. Obejmujący wachtę zgodził się z kapitanem. Ze względu na bardzo złe warunki hydrometeorologiczne, bardzo silne porywy wiatru, bardzo duże fale i kołysanie jachtu, podróż będzie kontynuowana przy wykorzystaniu silnika jachtu. Żeglarz, który zakończył wachtę na pokładzie podczas przechodzenia z kokpitu na nadbudówkę do miejsca zwijania grota, w momencie dużego falowania i przechyłów jachtu, stracił równowagę. Przewrócił się, a następnie spadł na półpokład i odbijając się od niego o godzinie 10.10 wypadł za burtę. Kapitan 10.18 przekazał komunikat głosowy na kanale 16 VHF, informując o człowieku za burtą. Akcja ratownicza wyciągnięcia członka załogi z wody przez załogę jachtu okazała się nieskuteczna. Pewnie już w tym miejscu wielu żeglarzy, doświadczonych stajników i kapitanów zastanawia się, jak to możliwe. Ale proszę, drodzy słuchacze, trochę cierpliwości. Posłuchajmy dalej. W wyniku prowadzonych manewrów na skutek wkręcenia się liny i zablokowania śruby napędowej został unieruchomiony silnik stanowiący napęd pomocniczy jachtu. Do akcji ratowniczej wyruszyły szwedzkie i polskie służby SAR, samolot i śmigłowce. Kapitan jachtu wraz z załogą podjęli decyzję o powrocie do Władysławowa. Bez członka załogi oczywiście. Przez pewien czas żeglowano przy wykorzystaniu zerfowanego foka. Ze względu na uszkodzone i porwane żagle Genua, unieruchomiony napęd pomocniczy jachtu, spowodowane wkręcenie się liny w śrubę napędową i wyczerpanie załogi chorobą morską, a także zły stan psychiczny.
w dniu 24 lutego 2022 roku około 3:32 załoga jachtu drogą radiową zgłosiła problem z bezpiecznym powrotem i wezwała pomoc w celu przeholowania jachtu do portu. Do akcji ratowniczej wysłano statek ratowniczy Storm, który po dopłynięciu do jachtu poddał hol i przechował jednostkę na redem we Władysławowie, a następnie przekazał hol na jednostkę ratowniczą Bryza, która doprowadziła jacht do portu. W porcie we Władysławowie jacht poddany został inspekcji podwodnej przez nurka celem usunięcia wkręconej liny za śruby napędowej jachtu. Jacht został doposażony w koła ratunkowe, zużyte przez załogę w czasie ratowania człowieka. Dodatkowo jacht doposażono w tarczę ratunkową, której brak zauważyła załoga przed wypadnięciem członka załogi za burta. Na chwilę obecną powstrzymam się od komentarzy i też dalej systematycznie proszę słuchaczy o cierpliwość. Posłuchajmy, jak wyglądały okoliczności samego wypadku. Grupa 9 żeglarzy wynajęła jacht żeglowy Yachting, to Delfia 47, aby wypłynąć w zimowy rejs turystyczny po wodach Morza Bałtyckiego w trasie Gdańsk-Karkszklona. Przypominam, rejs turystyczny, nie zawodowy rejs osób, które ścigają się w międzynarodowych regatach, świadome podjętego ryzyka, wytrwałości i trudności pokonania sztormu na Morzu Bałtyckim, tylko osób, które miały popłynąć w rejs rekreacyjny. Zgodnie z zapisami w dzienniku jachtowym, jacht wypłynął z przystani cesarskiej w Gdańsku w niedzielę 20 lutego o godzinie 11. W związku ze sztormowymi warunkami pogodowymi, kapitan jachtu zdecydował się na zawinięcie do portu we Władysławowie w celu przeczekania okresu sztormowego. Tam też jacht cumował o godzinie 20. Kolejny dzień trwał postój w porcie w oczekiwaniu na zmianę warunków pogodowych. Po sprawdzeniu przez kapitan jachtu prognozowanych warunków pogodowych przy wykorzystaniu aplikacji Windy, w dalszy rejs wyruszono z portu we Władysławowie we wtorek 22 lutego o godzinie 14. W dzienniku jachtowym odnotowano stan morza 5, siła wiatru 5, widoczność dobra, ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali. Nie odnotowano ostrzeżeń o pogorszaniu się pogody. Zgodnie z zapisami w dzienniku jachtowym do dnia 23 lutego do godzin porannych warunki były zmienne. Stan morza 3-4, wiatru 3-6. Po godzinie 9 wiatr zaczął przybierać na sile. W dzienniku jachtowym zapisano 7 w skali Beauforta. Falowanie stało się uciążliwe dla załogi. Objawy choroby morskiej nasilili się części załogi jachtu w stopniu uniemożliwiającym jakąkolwiek aktywność. Po konsultacji z wachtowym kapitan jachtu zdecydował się na opuszczenie żagli i kontynuowanie dalszej podróży przy wykorzystaniu silnika jachtu. Przy tym stanie morza oraz sile wiatru nawet ta decyzja wydaje się kontrowersyjna. W tym samym czasie nastąpiła zmiana wachty, a załoga zauważyła brak tarczy ratunkowej umieszczonej na rufie jachtu. Została zgubiona w trudnych warunkach. Bez porozumienia z kapitanem jachtu z kokpitu na pokład wyszedł jeden z członków załogi, który przesuwając się po pokładzie na siedząco i przypinając naprzemiennie dwie liny asekuracyjne mocowane do kamizelki ratunkowej pneumatycznej, starał się dotrzeć do masztu, aby zwinąć żagiel grot, który nie miał kontrafału. Przy silnym wietrze ślizgacze żagla bardzo powoli przesuwały się w dół masztu, opóźniając całkowite złożenie się żagla na bomie. Ponieważ niestety na pokładzie jachtu nie rozciągnięto liny wzdłuż pokładu, konieczne było przepinanie lin asekuracyjnych do sztormelingu i do stałych elementów jachtu będących w zasięgu ręki osoby poruszającej się po pokładzie. I to z pewnością pierwsza rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, szczególnie w trudnych warunkach, szczególnie w zimowych warunkach, na pokładzie jachtu. Relink oczywiście nigdy nie powinien być jedynym miejscem oparcia lifelinki przy kamizelce ratunkowej. Każdorazowe wypadnięcie człowieka za burtą, nawet przy zamocowaniu jej do lifelinki, będzie wiązało się z poważnym wypadkiem na morzu. Lifelinka pozostawiona na pokładzie jachtu, pokładowa, powinna być przygotowana nawet podczas pogarszających się warunków, nawet podczas rejsu rekreacyjnego i turystycznego. I to wydaje się tak oczywiste, że szczególnie w zimowym rejsie, już po wcześniejszych kilkudniowych trudnych warunkach na morzu, długotrwałym postoju wewnątrz basenu portowego, aż nieprawdopodobne wydaje się, że lifelinki na pokładzie jachtu nie było. Śmiało można powiedzieć, że gdyby lifelinka była na pokładzie i załoga dokładnie wiedziałaby, jak z niej korzystać, ten wypadek by się nie wydarzył. Jednak wróćmy do procedury zdejmowania żagli. Podczas refowania i zdejmowania grota fok nadal nie został wcześniej zdjęty. Zatem w tym samym czasie wyluzowały się całkowicie oba szoty foka i wysunęły się z bloczków szotowych ze względu na brak zabezpieczeń przed ich wysunięciem. A dodatkowo luźny żagiel foka utrudnił całkowicie późniejsze manewry. W chwili uruchomienia silnika
jachtu i ustawienie jachtu dziobem do wiatru, aby umożliwić opuszczenie żagli, kołysanie i wstrząsy kadłuba pracującego na fali stały się bardzo głębokie i silnie, powodując utrudnienia w poruszaniu się na jachcie. W tym czasie do pomocy członkowi załogi, który dotarł do masztu, ale jak twierdził zabezpieczony liniami asekuracyjnymi nie mógł sięgnąć do żagla, podszedł kolejny członek załogi, który pomimo tego, że tak jak reszta załogi miał założoną kamizelkę ratowniczą z przymocowanymi liniami asekuracyjnymi, stanął na pokładzie bez zabezpieczania się, zamiarem ułożenia żagla na bomie. Nie wspominając, że nie tak wygląda procedura zdjęcia żagli w trudnych warunkach, że w momencie zdejmowania grota i ustawienia jachtu w linii wiatru, żagiel sztagowy powinien być już zdjęty, bo każda minuta jego łopotu doprowadza do jego trwałych zniszczeń, szczególnie w trudnych warunkach. Że pracując na pokładzie, członkowie załogi powinni zawsze być do niego przypięci, że liwlinka położona na pokładzie powinna ich zabezpieczać, a indywidualne pasy ratunkowe, przymocowane do kamizelki ratunkowej lub pasa ratunkowego, powinny zawsze mieć wystarczającą długość do sprawnej pracy na pokładzie i powinny być zawsze zapięte. To całość akcji zdejmowania żagla, jak na tą chwilę, wydaje się dość przypadkowa. Oczywiście, jak to często się dzieje w nieprzećwiczonych i przypadkowych działaniach, na skutek uderzenia fali w kadłub jachtu i jego podbicia, członek załogi stracił równowagę, upadł na podkład nadbudów, następnie spadł na półpokład, uderzając się o niego, a dalej uderzył się w sztormering, który pod jego nadporem rozpiął się całkowicie. W konsekwencji członek załogi o godzinie 10:10 wypadł za burtę. W tym czasie wachtowy, który widział moment wypadnięcia członka załogi, ogłosił alarm człowiek za burtą. Zaskoczone sytuacją, z pewnym opóźnieniem, wyrzucił koło ratunkowe styczką w kierunku człowieka za burtą, ale znalazło się ono zbyt daleko od osoby będącej w wodzie, aby mogła w ogóle mieć szansę, żeby do niego dopłynąć. Członek załogi, który wypadł za burtę, miał na sobie kombinezon i pneumatyczną kamizelkę ratunkową, co w tym czasie zapewniło mu pływalność. Kamizelka wypełniła się powietrzem w chwili wpadnięcia człowieka żeglarza do wody. Ponieważ utrzymywał się on na powierzchni wody, sterujący jachtem wyznaczył osobę mającą obserwować kolegę będącego w wodzie. Załoga przygotowała kolejne koło ratunkowe, dowiązując dwie kolejne liny cumownicze. A w tym czasie stajnik zaczął manewrować jachtem, opływając dookoła będącego w wodzie żeglarza w nadziei, że uchwyci się on liny i przemieści do koła ratunkowego. W tym samym czasie o godzinie 10:18 kapitan jachtu zdecydował się na wysłanie sygnału wezwania pomocy i przekazanie informacji o wypadnięciu człowieka za burtę. Wezwanie zostało odebrane przez operatora Polskiej Platformy Wiertniczej stojącej 38 mil na południe od jachtu oraz przez Szwedzkie Centrum Ratownictwa Morskiego. Przekazane dalej wezwanie przez operatora wieży wiertniczej Petro Giant dotarło do operatorów GMDSS, a dalej do Morskiego Centrum Ratownictwa Morskiego, a także do Centrum Ratownictwa Morskiego w Kaliningradzie. W czasie, gdy kapitan jachtu sprawdzała pozycję jachtu i przekazywała informacje o jej sytuacji, załoga starała się podjąć z wody będącego za burtą kolegę. I niestety w tym miejscu znów nasuwa się wątpliwość, czy aby kapitan jachtu nie powinna być tam, gdzie życie ludzkie i zdrowie jest najbardziej zagrożone, właśnie na górnym pokładzie, po to, by przejąć stery jako najbardziej doświadczony członek załogi, prowadzić akcję ratowania człowieka za burtą. Czy radio było wyposażone w przycisk dystres pozwalający na automatyczne wezwanie pomocy oraz pozostawienie przy radiu osoby posiadającej umiejętność posługiwania się tym radiem, chociażby podstawową umiejętność również mówienia w języku angielskim, po to tylko by odpowiadać na pytania kogoś po drugiej stronie radia? Na to pytanie nie znajdziemy już odpowiedzi, ale posłuchajmy, co wydarzyło się dalej. Otóż przy kolejnym okrążeniu, będący w wodzie, chwycił się na końcu liny, przy której było koło ratunkowe. Jednak tym razem znów zbyt duża szybkość jachtu uniemożliwiła mu jej utrzymanie. Dalszy manewr spowodował, że będący w wodzie żaglarz znalazł się blisko rufy jachtu. Wtedy jeden z członków załogi po wyjściu na drabinkę na rufie i wcześniejszym zabezpieczeniu się linami asekuracyjnymi dosięgnął ręką do kamizelki ratunkowej człowieka za burtą. W tym momencie żeglarz będący w wodzie stracił przytomność, a luźna, nieprawidłowo zapięta kamizelka, bez pasa krokowego, zsunęła się z niego. Starający się dosięgnąć go kolega nie był w stanie chwycić za kombinezon odpływającego, ponieważ osłabiony chorobą morską, przemoczony na skutek uderzeń fali, sam potrzebował pomocy kolegów, by wrócić na pokład. W następie prowadzonych manewrów i prób wyhamowania jachtu przez pracę silnika na biegu wstecznym, lina cumownicza, do której dowiązane było koło ratunkowe, wkręciła się w śrubę i jacht pozbawiony został napędu pomocniczego. Drodzy słuchacze,
Mam za sobą właśnie prowadzony tygodniowy kurs na jachtowego Stanika Morskiego. Kurs osób o doświadczeniu 200 godzin na morzu, czasami odrobinie większym, czasami właśnie 200 godzin. To osoby, które w sposób wyraźny, wielokrotnie powtarzając ten manewr, dowiedziały się o tym, że manewr człowieka za burtą musi być nadzorowany, a najlepiej prowadzony przez najbardziej doświadczonego członka załogi. Nigdy na wysokości człowieka za burtą silnik nie może pracować, a już na pewno nie na biegu wstecz. Szczególnie, gdy jakakolwiek lina jest w tym czasie w wodzie. Oczywiście żeglarze byli poddani potężnemu stresowi. Trudne warunki, których wydaje się, że nie powinno ich na morzu, doprowadziły do utraty ich kondycji. Doprowadziły do tego, że podejmowali coraz bardziej niefortunne decyzje. Na pokładzie jachtu podczas tego manewru nie było również prowadzącego ten jacht. Wszystko złożyło się na poważny wypadek na morzu. Tej sytuacji powinno nie być. Gdyby zachować podstawowe normy bezpieczeństwa, nawet procedury, które zachowuje się latem, w dobrych warunkach, w Chorwacji, w Grecji, na Morzu Śródziemnym, tam wtedy były zaniedbane. To one doprowadziły do tej trudnej sytuacji na morzu. Jednak posłuchajmy, co wydarzyło się dalej. Wyczerpanie załogi, stan morza i siła wiatru nie pozwoliły na manewrowanie jachtem na samych żaglach. Przypomnijmy, że proces zdejmowania żagli został przerwany, choć zaplanowany dziwnie, wykonany niefortunnie doprowadził do wypadnięcia członka załogi, to teraz, w konsekwencji następnych okoliczności, pozbawił jacht głównego napędu. Odległość między będącym w wodzie rozbitkiem a dryfującym jachtem zwiększała się. Po pewnym czasie utracono z nich kontakt wzrokowy. W czasie akcji ratowniczej kapitan jachtu na bieżąco informował o sytuacji na jachcie dobrze słyszalnego operatora zwierzy wiertniczej Petrogian oraz operatora GMDSS w Polsce. Informacje te przekazywane były do szwedzkiego centrum ratownictwa. Po przekazaniu informacji o aktualnej pozycji jachtu ustalono, że znajdują się w strefie działania szwedzkiego centrum ratownictwa morskiego oraz w pobliżu strefy rosyjskiej oraz polskiej. W tym czasie szwedzkie centrum ratownictwa o godzinie 10.26 dało polecenie wylotu śmigłowca. W tym czasie powiadomiono centrum ratownictwa w Kaliningradzie o zdarzeniu. W odpowiedzi usłyszano, że stacja nie odnotowała żadnego wezwania pomocy i nie mają żadnych jednostek, które mogłyby natychmiast zostać wysłane w miejsce zdarzenia. O godzinie 10.28, zatem 2 minuty później, Polskie Centrum Ratownictwa Morskiego powiadomiło szwedzkie centrum, że do akcji wysłano z Polski również śmigłowiec. O godzinie 10.31, zatem 21 minut po wypadnięciu człowieka, poinformowano, że za około godzinę szwedzki śmigłowiec znajdzie się w rejonie wypadku. O godzinie 10.34 poinformowano, że śmigłowiec z Polski jest w drodze, ale ze względu na bardzo trudne warunki, nie wiadomo ile czasu będzie mógł spędzić w rejonie. A propos tego, że nasze śmigłowce mają bardzo krótki zasięg i bardzo krótki czas, kiedy mogą przebywać w powietrzu, pewnie kiedyś pojawi się następny podcast, bo to ważna informacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na Bałtyku. Ale o tym później. O godzinie 10.38 przekazano informację, że w rejonie zdarzenia występują wysokie 3-metrowe fale. W tym czasie do akcji skierowane zostały szwedzkie samoloty ratownicze. O godzinie 10.43 kapitan jachtu podała aktualną pozycję i potwierdziła, że załoga już nie ma kontaktu wzrokowego z osobą będącą w wodzie. Ta informacja przekazana została do SAR, do Kaliningradu, ale nie uzyskano potwierdzenia, że tą informację otrzymano. O godzinie 10.50 Gdynia poprosiła statki będące w rejonie wypadku o skierowanie się na pozycję, w której człowiek wypadł za burtę. Statek Wilson Cadiz, będący najbliżej jachtu, zaproponował przyjęcie załogi na pokład statku. Załoga jachtu przekazała informację, że nie potrzebuje pomocy i może dalej żeglować. Szwedzcy ratownicy mieli wątpliwości, czy w tych warunkach pogodowych załoga powinna w ogóle przebywać na morzu i powinna w ogóle kontynuować rejs. I czy przypadkiem za chwilę cała załoga nie będzie potrzebowała pomocy. Warunki pogodowe zarejestrowane 10.50 na platformie wiertniczej Petrogrand zostały przekazane na kanał 16. Wiatr z kierunku 287 stopni. Siła wiatru 9 w skali Beauforta. Fale 2,5 metra, maksymalnie do 4,5 metra. To prawda, w takich warunkach żaden rejs rekreacyjny, turystyczny, a szczególnie na niewielkim jachcie żaglowym, nie powinien mieć miejsca. O godzinie 11.10 na pytanie o sytuację na jachcie kapitan potwierdziła, że załoga kontroluje sytuację, nie będzie się ewakuować i udaje się do portu schronienia, gdzie będzie można dokonać naprawy jednostki. O godzinie 11.32 załoga szwedzkiego samolotu ratowniczego poinformowała o odnalezieniu kamizelki ratowniczej, a minutę później o odnalezieniu człowieka i przekazała jego dokładną pozycję. O godzinie 11.40 ratownik ze szwedzkiego śmigłowca podjął z wody członka załogi. Był on w stanie głębokiej hipotermii. Następnie o godzinie 11.50 odwołano prowadzoną akcję ratowniczą.
O godzinie 12.20 przekazano nieprzytomnego członka załogi w ręce personelu szpitala w Karlskronie. W tym czasie załoga jachtu kontynuowała żeglugę w kierunku Władysławowa przy wykorzystaniu jedynie zrefowanego foka. Brak blokady szotów foka przed wysunięciem się z bloczków szotowych w czasie zmiany halsów powodował konieczność kilkukrotnego przejścia wachtowego na dziób jachtu w warunkach sztormowej pogody w celu jego ponownego prawidłowego ułożenia i ustawienia żagla. Było to szczególnie trudne i ryzykowne, szczególnie w godzinach nocnych. O godzinie 0.30 w dniu 24 lutego 2022 roku przy kolejnej utracie kontroli nad szotami foka wachtowy powiadomił kapitan jachtu, że uważa dalsze przechodzenie na dziób w celu złapania i ułożenia ponownie szotów foka za zbyt niebezpieczne, biorąc pod uwagę awarię silnika, brak środków ratunkowych oraz skrajne wyczerpanie członków załogi. O godzinie 3.32 pośredniczący w komunikacji z jachtem operator platformy wiertniczej Petro Giant przekazał informację, że jacht stanął w dryfie i załoga prosi o przeholowanie do portu we Władysławowie. Przekazano aktualną pozycję jachtu oraz warunki pogodowe odczytane na platformie. 7 w skali Beauforta, ciśnienie 1015 hektopaskali, widzialność 20 km, stan morza 3 do 4, fale średniej wielkości 1,2 m, maksymalnie do 2 m. O godzinie 4.20 zgłosił się operator Kaliningradu z pytaniem, czy mogą jakoś pomóc. Stronie rosyjskiej przekazano informację o tym, że aktualnie żadna pomoc już od nich nie jest potrzebna. O godzinie 5.58 do akcji holowania jachtu skierowano początkową jednostkę ratowniczą Sarbeza, ale ze względu na bezpieczeństwo związane z warunkami pogodowymi zdecydowanie się na wysłanie większej jednostki Sztorm. Przekazano informację na jacht, że jednostka dopłynie za 2-2,5 godziny. O godzinie 8.26 jego jednostka Sztorm dopłynęła do dryfującego jachtu. Podano hol, który owinięto dookoła jachtu. O godzinie 8.57 rozpoczęto holowanie z szybkością dwóch węzłów w związku z trudnymi warunkami pogodowymi. O godzinie 17.40 jacht doholowany został do Redy portu we Władysławowie. Do akcji wysłane zostały jednostki Bryza oraz R-14. Z jednostki R-14 dwóch ratowników przeszło na pokład jachtu, pomagając załodze w uporządkowaniu splątanych lin oraz przełożeniu holu na jednostkę Bryza. O godzinie 17.53 Bryza rozpoczęła holowanie do portu. O godzinie 18.44 jacht zacumowany został prawą burtą do nabrzeża we Władysławowie. O godzinie 20.34 Gdynia otrzymała informację z szpitala w Karlskronie. Niestety, co dramatyczne, ze względu na samą sytuację i okoliczności jej, nie udało się uratowanemu i podjętemu z wody człowiekowi przywrócić podstawowych funkcji życiowych. Nie było również pewności co do prawidłowej pracy mózgu tego też człowieka. Dziś z perspektywy prawie roku od tego wydarzenia sytuacja zdaje się dramatyczna. Nie chciałbym być w skórze kogokolwiek z załogi tych kilkunastu godzin, gdy wiedzieli, że stracili członka załogi. Że jacht uległ uszkodzeniu, a to, że udało im się uratować swoje zdrowie i życie, nawet w opinii specjalistów z SAR-u, było częściowo kwestią przypadku. Analiza tego wypadku nie pozostawia wątpliwości. Można było mu zapobiec. Można było do tego nie dopuścić. A przede wszystkim, można było nie wypływać z portu. Wystarczyło zapoznać się z prognozą morską, zapytać o nią w kapitanacie, sprawdzić ją na internecie, zrobić to, co należy zrobić. A portal Windy, mimo że pięknie obrazuje warunki prognostyczne na morzu, warto pamiętać, nie stanowi nigdy podstawy do tego, żeby podejmować decyzje o życiu i bezpieczeństwie ludzi na morzu. Może być elementem asekuracyjnym, dodatkową wiedzą, a należy go traktować jako coś, co ma z nas ostrzegać, a nie dać nam poczucia bezpieczeństwa. To nie taki portal powinien być podstawą podejmowania decyzji. A obserwując ten portal, powinniśmy patrzeć zawsze na tą prognozę, która jest dla nas najmniej korzystna. Oczywiście w szkwałach. Stan morza dla nas najbardziej niekorzystny. I nawet gdyby 15 razy ten niekorzystny stan prognozy pogody się nie sprawdził, to właśnie za 16 razem doświadczony młody kapitan znów będzie brał go pod uwagę. I to naprawdę nie jest przegadanie. Tylko tego roku mamy już za sobą kilka tygodni zimowych rejsów. Nie spotykamy na morzu prawie nikogo, ale gdy ich tam spotykamy, żeglarze, którzy decydują się na zimową żeglugę, to są żeglarze, którzy nigdy nie są optymistami. Są do bólu realistami i nikt z nas i ich nie ma wątpliwości, że lepiej przekazać załodze trudną informację o tym, że warunki nie pozwalają na kontynuowanie rejsu i powrót lub też niewypłynięcie z portu, niż przeżywać to, co przeżyła właśnie ta załoga.
Podczas samej analizy i uwag dotyczących tego, co przyczyniło się do wypadku incydentu morskiego z udziałem polskiego jachtu i śmiecią na morzu, w ocenie komisji był to przede wszystkim brak odpowiedniego wyszkolenia i ograniczona znajomość własnych możliwości związanych z żeglowaniem w czasie zimowego sztormu na Bałtyku. Doprowadziła na to sekwencji zdarzeń od wypłynięcia z brakiem prawidłowej, dobrej prognozy pogody poprzez nieprawidłowe zdejmowanie żagli, wypadek i wypadnięcie człowieka za burtę, utratę śruby napędowej, utratę jednego z żagli, skrajnego wyczerpania załogi, aż prawie do utraty jachtu. Zbliżamy się już do 30 minut tego podcastu, dlatego też już zaledwie za dwa dni przekażemy słuchaczom szczegóły dotyczące tego wypadku już w następnym podcaście. Myślę, że trwać on może nawet dłużej niż same okoliczności i fakty podczas tego wyjątkowego zdarzenia. Osobiście w sercu ubolewam i strasznie przykro mi, że doszło do tego zdarzenia. Że kilku członków załogi tamtego też jachtu przeżyło to, co przeżyło. Że to w ogóle miało miejsce, bo nie powinno mieć miejsca. Znam dziesiątki i setki strajników, którzy robią wszystko podczas każdego rejsu, każdego i wszędzie, co uniemożliwiłoby powstanie w ogóle tej sytuacji. Co nie doprowadziłoby do tych wszystkich okoliczności następujących po sobie drobnych wypadków zakończonych śmiercią na morzu. Jednak jak widzimy i słyszymy, ten wypadek się wydarzył niecały rok temu. Zatem są też jednostki, gdzie tego typu sytuacje mają miejsce. Nie dopuśćmy w przyszłości do tego, by ta sytuacja się powtórzyła. Przeanalizujmy bardzo mądrze i bardzo dokładnie, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich możliwości, które mogą przyczynić się do niepowstania tej sytuacji, ten właśnie wypadek, po to, by nigdy więcej taki wypadek nie miał miejsca. Ja dziś serdecznie żegnam się z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego trudnego podcastu. Być może osoby, które już słyszały wcześniejsze nasze podcasty, wiedzą, że nawet teraz łamie mi się głos, bo nie chcę sobie wyobrażać, co przeżywała właśnie ta załoga. To dramat, który pewnie zmienił ich na całe życie. I nikt z nich nie pisał się na taki rejs. Po co on w ogóle miał miejsce? Po co oni wtedy wypłynęli? Nie potrafię dziś na to odpowiedzieć. Wiem jedno. Dzieląc się z tym podcastem, analizując tą właśnie sytuację, nie dopuścimy w przyszłości do jej powtórzenia. Zatem, drodzy słuchacze, dzielmy się tym podcastem, by ta sytuacja nigdy się więcej nie powtórzyła. A ja zapraszam już za dwa dni na dokończenie tego raportu, na przeanalizowanie sytuacji, które miały miejsce na pokładzie jachtu, przede wszystkim w celu, by to się nigdy więcej nie powtórzyło. Ja osobiście jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za polubienia, za to, że trwacie przy nas, że sugerujecie nam nowe tematy do odcinków. Będziemy brać wszystkie je pod uwagę. Jeżeli chcecie, to do nas piszcie. Dziękuję też wszystkim, którzy pomagają nam na naszym portalu Patronite, gdzie zbieramy środki na pomoc bezdomnym, chorującym zwierzętom w Marinach w Chorwacji. Link do tej naszej akcji na Patronite znajdziecie również w opisie. Dziś jeszcze raz się ze słuchaczami żegnam. Zaledwie dwa dni po zakończeniu ostatniego rejsu, który również ocierał się warunki sztormowe, jednak zakończył się bezpiecznie. Oczywiście jacht i załoga byliśmy przygotowani do wszystkich tych nieszczęść, które miały miejsce na pokładzie jachtu na Bałtyku. Nie wydarzyłyby się, bo byliśmy przeciw nim zabezpieczeni. Ale to gruntowne przemyślenie, przygotowanie się oraz analiza aktualnych możliwości moich jachtu oraz prognozy pogody pozwala na bezpieczne żeglowanie. Nigdy nie wolno o tym zapomnieć. Dziś już żegnam się ze słuchaczami. Zaledwie za kilka dni dalszy ciąg analizy wypadku morskiego, który wydarzył się niespełna rok temu na zimowych wodach Morza Bałtyckiego. Takich jak dzisiaj. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Ahoj, żeglarze i podróżnicy. Wiatru w żagle nadaje Globe Sailor, charter jachtów online.